smakują jak śląska rolada, ale jest z nimi dużo mniej roboty. Wypróbujcie przepis na bitki roladowe. Tutaj mam takie właśnie piękne plastry wołowiny, to jest udziec wołowy. No i cóż muszę zrobić na początku, to po prostu rozklepać każdy z tych plastrów w miarę cienko, ale też nie za cienko, mniej więcej tak jak tutaj, to jest około 0,5 cm. Z jednej strony i z drugiej wystarczy kilka takich mocniejszych uderzeń. Plastry wołowiny po kolei z obu stron solę oraz pieprze. Jak zawsze używam pieprzu świeżo mielonego prosto z młynka. Na deskę wysypałem trochę mąki pszennej, no i teraz obtaczam po kolei każdy plaster wołowiny. Mąki nie może być za dużo, więc po obtoczeniu warto potrząść nim chwilkę, tak żeby pozbyć się nadmiaru. Na patelni rozgrzewam troszkę oleju. Olej się rozgrzał, więc obsmażę teraz po kolei plastry wołowiny partiami, bo one mi tutaj wszystkie przecież nie wejdą, także dwa duże, szukam jednego małego. Ten się tutaj idealnie wpasuje. Po kolei z obu stron, aż one zrobią się lekko rumiane. Po przesmażeniu zdejmuję z patelni. Pierwszą przesmażoną partię bitek ściągam z patelni, no i za chwilkę pojawi się tutaj reszta mięsa. Jedną dużą cebulę pokroję po prostu w kostkę. Jedną kiełbasę śląską pokroję w pół plasterki. Boczek wędzony natomiast w kosteczkę. Wszystko, co miałem na desce, trafia teraz na patelnię, no i mieszając będę to smażył do lekkiego zrumienienia. Oczywiście staram się zeskrobać te wszystkie pozostałości, które są tutaj na patelni po smażeniu wołowiny. To jest smak, który potem przeniknie do naszego sosu, no i zdecyduje o jego charakterze. Cebulka, boczek i kiełbasa fajnie się już przyrumieniły. Ja dodam tutaj teraz także ogórka pokrojonego w plasterki, no bo przecież ten składnik także decyduje o wyjątkowym smaku, który ja chcę tutaj oczywiście odtworzyć. Wsypuję odrobinę papryki mielonej, czerwonej, a będzie mniej więcej płaska łyżeczka właśnie tej przyprawy. Ona bardzo fajnie potem wpływa na kolor sosu, sprawi, że sos będzie głęboko brązowy, wręcz taki właśnie smakowicie brunatny. Na patelnię wlewam około 2 szklanek wody, sos doprawiam solą, pieprzem, liśćmi laurowymi oraz zielem angielskim. No i po kolei wszystkie plastry mięsa wołowego staram się tutaj wyłożyć w miarę równomiernie. Już za momencik pokrywka, no i duszenie. To jest wołowina, więc ona zwykle potrzebuje sporo czasu. Damy jej na początek godzinę pod przykryciem takiego właśnie wolnego duszenia. Zapomniałbym, sos doprawiam także 2 rodzajami musztardy. Francuską z całymi ziarnami gorczycy i gładką. Musztarda także odpowiada za charakterystyczny smak rolad. Moja wołowinka to jednak okazała się twarda sztuka. Duszenie zajęło mi aż 2 godziny, no ale wreszcie jest miękka na tyle, że w zasadzie można ją kroić łyżką. Jeśli przedłużyłbym jeszcze to duszenie, no to pewnie te zgrabne teraz bitki zaczęłyby się powoli rozpadać, przełamywać. Natomiast to danie już w tej chwili jest gotowe po 2 godzinach duszenia. Tak jak widzicie, sos nabrał takiej fajnej, przyjemnej, lejącej się, ale jednak już takiej lekko gęstej konsystencji. To oczywiście wydarzyło się za sprawą mąki, w której były obtoczone bitki, także jak dla mnie on jest idealny. Ja nie będę go już zagęszczał. Bitki wołowe w sosie roladowym mamy gotowe. No i spójrzcie tylko na ten niezwykle apetyczny, przynajmniej moim zdaniem, widok. Te bitki naprawdę wyglądają tak, że mam ochotę od razu je zjeść. Na razie spróbuję tylko sosu, żeby zobaczyć po prostu, jak smakuje to danie. No i muszę wam powiedzieć, że to jest po prostu smak śląskich rolad, choć w zupełnie innej formie.
za chwilę nakładam na talerz. Bitki podałem z własnej roboty kluskami śląskimi. Jeśli chcecie zobaczyć ten przepis w moim wykonaniu, chętnie go dla was przygotuję. Wystarczy, że dacie znać w komentarzach. Smakowało to wszystko przecudownie. Dzięki za obejrzenie filmu z przepisem. Będzie mi bardzo miło, jeśli zobaczycie w gronie osób obserwujących kanał.